Tak właśnie kończą kamperzy czołem czołem. Kromka z Rosołem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj pogramy sobie M4. Tak, wiem, dziwny wybór. M4 jest to jeden z karabinków dostępnych dla każdej z klas i w zasadzie można by powiedzieć, że nie ma żadnej potrzeby, aby używać właśnie tego karabinka, ale postanowiłem sobie pograć czymś innym. Jest to broń z tych serii Burst broni, które w Battlefield 3 były naprawdę bardzo dobre. Osobiście pamiętam znajomego, który był pierwszy na świecie z KH-2002. Ja również samemu uwielbiałem grać AN-94. Tutaj natomiast w Battlefield 4 bodajże M16A4 również posiada broń Burst. Jednakże szczerze mówiąc M16A4 mi jakoś nie podsiada za bardzo, bo nie potrafię opanować recoilu. Natomiast z tą bronią, słuchajcie, M4 całkiem sympatycznie mi się nią gra. Biorąc pod uwagę oczywiście średni dystans najbardziej. Najbardziej średni dystans i w momencie jeszcze, w którym nakładamy na tą broń tłumik, co sprawia, że jesteśmy niewidoczni. Tutaj piękna sprawa, zabiła mnie apteczka. Nie wiem, jak to się stało. Wracając do tematu, zakładając tłumik, który sprawia, że jesteśmy niewidoczni, daje nam jeszcze dodatkową przewagę nawet do bliskiego kontaktu, bo jak wiemy, niestety w bliskim kontakcie taka broń burst, no w zasadzie jeśli nie umiemy dosyć szybko i mocno tappingować i trafiać w głowę, to jesteśmy raczej na straconej pozycji. Ale całkiem sympatycznie się tym gra, wyniki można naprawdę dobre robić, ale tak jak mówię, zdecydowanie bardziej polecam grać tą M4 z tłumikiem. Słuchajcie, teraz takich parę spraw, o których chciałbym dzisiaj w dzisiejszym materiale porozmawiać. Pierwsza sprawa, polska kromka. Serwer, który został przeze mnie wynajęty na PlayStation 4. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich z PlayStation 4 do czynnego, wszystkich chlebaków i znajomych i w ogóle do czynnego uczestniczenia w życiu tego serwera, czyli do tego, aby tam ktoś po prostu grał. W miarę możliwości grał. Na razie zastanawiałem się nad trybami. Zrobiłem ankietę i większość, zdecydowana większość, wybrała duży podbój. Ale słuchajcie, z tym dużym podbojem jest tak, że cholernie ciężko go wypełnić. Chyba że zrobisz sobie zrobisz sobie serwer 3200 tiketów Shanghai only. Ja czegoś takiego nie chcę. Dlatego w miarę możliwości z tego, co na razie tam graliśmy, ustawiam sobie dominację, żeby wypełnić te 20 slotówki. Zobaczymy, jak będzie teraz po tym, jak powiedziałem w końcu o tym serwerze w tym materiale. Może w końcu będzie udało się wypełniać jakieś szturmy, duże podboje, ale tak jak mówię, jak wpiszecie w wyszukiwarkę Polska Kromka, to tam jest taki serwer i na tej polskiej kromce będą działy się różne dziwne rzeczy, począwszy od tego, że będziemy na niej kręcili różne projekty. Co do jednego, już wam mogę powiedzieć, że jest gotowy prawie jeden odcinek, będzie to w zasadzie seria, ale na razie nic więcej nie mówię, w każdym razie czekajcie, bo wydaje mi się, że warto. Czegoś takiego jeszcze nie było. Dobrze, moi mili, teraz kolejna kwestia, o czym ja tu miałem porozmawiać. W ogóle, słuchajcie, byłem sobie na majówce z moją dziewczyną. Jesteśmy sobie w Bielsku-Białej i tak sobie idziemy przez jeden z tamtejszych centrów handlowych. Tak na marginesie, jeśli chcecie wiedzieć, to na majówce byłem w Wiśle. Bielsko-Biała, centrum handlowe, patrzę, słyszę kromka chleba. Obracam się i okazało się, że ktoś z was mnie wyhaczył, zauważył. Nie mam bladego pojęcia, jakim cudem to się stało. Nie wiem, byłem, tak samo jak moja dziewczyna, totalnie zaskoczeni. Także bardzo serdecznie ciebie pozdrawiam, osobo, która mnie tam wyhaczyła. Słuchajcie, bardzo miła sprawa. Ja w ogóle nie wiedziałem, jak zareagować na dobrą sprawę. Ale tak jak mówię, jeszcze raz serdecznie cię pozdrawiam. I jeszcze odnośnie koszulek i sklepu z koszuleczkami i innymi fatałaszkami, takimi jak podkładki, podmyszkę czy kubki, został dodany jeden nowy wzór. Także jeśli macie ochotę, to w linku oczywiście będziecie mieli ten wzór w rozpisce, także będziecie sobie mogli zerknąć, zaopatrzyć się w albo koszulinkę, albo cokolwiek innego wam tam wpadnie w oczy. Co do samego gameplayu jeszcze, szturm. Lubię szturmy, ale powiem wam szczerze, że na żadnych szturmach nie gra mi się tak dobrze jak na podstawce. Postarałem się znaleźć tutaj jakiś inny szturm, abyśmy mogli sobie pograć na jakimś nowym dodatku. Jednakże, jak czasem będziecie mogli patrzeć nawet na listę wyników,
to niestety jakoś super, ekstra, mega te szturmy na tych nowych dodatkach się nie zapełniają. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie w przypadku najnowszego dodatku Dragon's Teeth, który jeszcze nie wiem, kiedy wychodzi, szczerze mówiąc. Ale zobaczymy. Dragon's Teeth, z tego co kojarzę, ma być bardziej skupiony na piechotę. Więc może będą te mapki troszkę mniejsze. Ja osobiście bardzo lubię grać szturmy na mapkach z podstawki, ponieważ one są takie dosyć skondensowane. Jest dużo akcji. Co prawda czasem chaos się zdarzy, no ale takie uroki szturmu. W każdym bądź razie, poza dodatkiem Dragon's Teeth, który będzie wychodził, podejrzewam, lato. Tak mi się wydaje. Oczywiście nowy kod został zapowiedziany, co możecie, już pewnie wiecie o tym z mojego fanpage'a albo ogólnie z informacji. Kod Advanced Warfare. Call of Duty, jak wiemy, jak zresztą pokazuje nam to aktualna sytuacja, zmierza w dalszym ciągu w swoim kierunku. Trzyma się tego swojego takiego kluczowej ścieżki, takiej charakterystycznej dla koda. I dobrze uważam, że odchodzenie od jakiegoś super, jakieś straszne odchodzenie od tego, czym tak naprawdę się kod aktualnie charakteryzuje, byłoby z ich strony błędem. Na pewno osoby, które do tej pory kupowały koda, kupią również pewnie Advanced Warfare, chociaż szczerze mówiąc ja może tutaj nie będę za bardzo zabierał głosu, gdyż tak jak pewnie dobrze wiecie, nie darzę koda jakąś przesadną sympatią. Co nie zmienia faktu, że gdyby system gry, sposób tej gry wyglądał troszkę inaczej, mam tutaj na myśli no, chowanie się po kątach i czekanie, aż ktoś wybiegnie, bo niestety ja kiedy gram w koda, jestem przyzwyczajony do stylu gry battlefieldowego i dostaję z każdej strony, potem z każdych kątów, przynajmniej jeśli gram w ghosty, w czapę, z nie wiadomo jakich sprzętów, psów i innych tego typu rzeczy. Może gdyby to troszkę inaczej wyglądało, również bym jakąś przyjemność większą odczuwał. Niestety w przypadku Ghostów tak nie jest. Advanced Warfare, z tego co widziałem, klimat futurystyczna, wojna, troszkę egzoszkielety, przyszłościowo bardziej nastawione to wszystko. Szczerze mówiąc, średnio jestem do tego nastawiony. Zobaczymy, może Planet Side 2 mi się spodoba. Jak wiecie, Planet Side 2, 27 maj, free to play, FPS. Tak samo, raczej takie realia, bardziej nastawione na przyszłość, jeśli tak to można określić. Może jeśli Planet Side 2 mi się spodoba, to również będę dobrze wspominał Koda Advanced Warfare, który ma tam wyjść, szczerze mówiąc nie wiem kiedy, bo się tym aż tak bardzo nie interesuje. No ale zobaczymy. Na pewno od razu Advanced Warfare nie kupię, ale tak jak mówię, nie kod jest clue tego kanału. Także moi drodzy, gameplay jaki jest, każdy widzi, M4 spisuje się bardzo dobrze. Na bliski kontakt z tłumikiem, średni też, na dłuższy już nie za bardzo. Ale tak jak mówię, nie ma żadnego, może tak, nie jest to broń, która ze swoimi statystykami charakteryzowałaby się jakąkolwiek przewagą odnośnie innych broni. Ale jeśli szukacie jakiegoś ciekawego zamiennika, jeśli szukacie broni, która sprawi, że człowiek, którego zabiliście, zdziwi się, że zabiliście go tą bronią, a nie ASM-23 albo G36C albo AWS-em, to jak najbardziej M4 jest dla Was. I moi drodzy, to chyba wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do sklepiku po nowy wzór. Jeśli jesteście zainteresowani, piękny strzał 44 Magnumem, która niestety troszkę inny mechanizm jest strzelania z tych pistoletów niż w Battlefield 3. Ale co zrobić? Co zrobić? Ewolucja. Także moi mili, pamiętajcie, Kromka biega, radzi, nigdy Was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa!